sztandar szkoły wprowadzić.
Thank you.
Szanowni Państwo, powitała Państwa duma tej szkoły, Orkiestra Denta pod dyrekcją pana profesora Ireneusza Stromskiego. To ogromny zaszczyt dla nas móc powitać Państwa w tym szczególnym dla szkoły dniu, w tym dniu święta 40-lecia istnienia tej, o której z dumą i ze wzruszeniem zawsze mówimy, nasza szkoła, do której chętnie przychodziliśmy jako uczniowie, do której mamy nadzieję chętnie przychodzą nadal nasi uczniowie, do której zawsze chętnie wracali absolwenci po to, żeby się z nami dzielić swoimi sukcesami, ale także po to, by dalej w niej uczyć, pracować z kolejnymi pokoleniami młodych muzyków. Całe pokolenia młodych muzyków, którzy ciągle są jeszcze młodzi, marzyły o tym, by kiedyś koncertować w prawdziwej, dużej sali koncertowej, która będzie w naszej szkole. Pomału, ale jednak te marzenia się spełniają. I z tego ogromnie się cieszymy i cieszymy się, że Państwo jesteście z nami, świadkami tego, że te marzenia jednak mogą się spełnić. Zatem pozwólcie Państwo, że z prawdziwą radością i dumą powitamy teraz w imieniu Pani Dyrektor i całej społeczności Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Węgrowie wszystkich zebranych tutaj gości. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, przedstawicieli duchowieństwa oraz firm wspierających. Bardzo serdecznie witamy. Równie gorąco i serdecznie witamy wszystkich tych, o których już wcześniej wspominałam, tych, których serce zawsze tutaj pędzi do nas, których wspomnienia tutaj gnają. Tych, którzy kiedyś tu pracowali, uczyli, tych, którzy kiedyś tu się uczyli. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. A w tej dużej grupie osób, które uczyły się w tej szkole, potem z niej wyfrunęły na świat, by dalej się uczyć i potem znowu wróciły, by uczyć innych, jest obecna pani dyrektor Dorota Murza-Szlas, którą proszę teraz o zabranie głosu. Z głębokim wzruszeniem pragnę rozpocząć to niezwykłe i jakże ważne wydarzenie, jakim jest 40-letnia rocznica powstania naszej szkoły. Dzisiejsze wydarzenie ma charakter niezwykle podniosły i historyczny. Niesie za sobą zadumę, refleksję i wspomnienia. Otwiera księgę wydarzeń zapisywanych na jej kartach przez 40 lat. Historia szkolnictwa muzycznego w Węgrowie sięga swoimi korzeniami 1946 roku, kiedy to z inicjatywy Lecha Białochowskiego powstała w Węgrowie Szkoła Muzyczna. Jednak w roku 50-51 placówka została przeniesiona do oddalonego 40 km Lęborka, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Prace nad przywróceniem kształcenia muzycznego w Węgrowie podjęli w 1956 roku panowie Mieczysław Bar i Zbigniew Bojarski, którzy w 1957 roku doprowadzili do powstania ogniska muzycznego. Po 11 latach działalności społeczne ognisko muzyczne zostało przekształcone w placówkę państwową z siedzibą w ówczesnej szkole podstawowej przy ulicy Ściegiennego. Do roku 1971 funkcję dyrektora sprawował Zbigniew Bojarski. Po 71
pani dyrektor Elżbieta Kań. Dzięki uporowi dyrekcji, konsekwentnemu współdziałaniu ówczesnych władz z działaczami na rzecz rozwoju kultury, w styczniu 1972 roku doszło do przekształcenia Państwowego Ognistra Muzycznego w Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, na czele której stanęła pani dyrektor Elżbieta Kań. Od tej pory największym marzeniem pani Elżby, pani dyrektor, jak i całej społeczności szkolnej było pozyskanie własnego budynku, własnego obiektu. W 1974 roku dzięki porozumieniu władz miasta, Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej zawarto porozumienie, na mocy którego budynek zajmowany dotychczas przez Komendę Powiatową miał zostać przekazany Szkole Muzycznej. Porozumienie sfinalizowano. Przekazanie budynku przy ulicy Dworcowej 6 nastąpiło 26 września 1978 roku. Nowy obiekt doskonale zlokalizowany w pobliżu węzła PKP i PKS. Sprzyjało to kształceniu dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości. W nim odpowiednia liczba sal lekcyjnych. Każdy nauczyciel pracował we własnej klasie, jasnej, widnej, przyjemnej, a uczniowie oczekujący na zajęcia mieli swoje miejsce, tak zwaną świetlicę. W styczniu 1992 roku, podczas obchodów jubileuszu 20-lecia, nadano szkole imię Fryderyka Chopina oraz wręczono sztandar. Od początku pracy w nowym budynku bolączką był brak własnej sali koncertowej. Dzięki uprzejmości i wyrozumiałości kierownictwa zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych koncerty odbywały się w Wejherowskim Domu Kultury, później w Wejherowskim Centrum Kultury oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W roku 2004 pani dyrektor Elżbieta Kania podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Od września 2004 roku funkcję tą pełni wcześniej uczennica, następnie nauczycielka kształcenia słuchu i rytmiki w tej szkole Dorota Murza-Szlas, czyli moja skromna osoba. Przejmując obowiązki dyrektora, znałam największe marzenie pani Kani. Nauczycieli i uczniów. Pozyskanie sali koncertowej. Rozpoczęłam działania w tym kierunku i udało się. W styczniu 2007 roku szkoła dysponowała już projektem budowlanym oraz pozwoleniem na rozbudowę obiektu. W czerwcu 2007 roku rozpoczęła